Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich. Rozpoczynamy komisję rewizyjną. Porządek dzisiejszej komisji. Obecni Państwo. Na dzisiejszą komisję złożony wniosek do pana Piotra Gołosia. Zapoznamy się z tym pismem, jakie zostało skierowane do nas. Korespondencji żadnej nie mamy. Odczytamy protokół i ustalimy termin planowanego posiedzenia i w przerwie ustalimy zakres pracy, jaki będzie następną komisję. Z informacji, jakie otrzymałem, w porządku komisji mamy realizację dochodów podatkowych w 2014 roku i analizę zadłużenia gminy. Ale z informacji, jakie otrzymałem od pani skarbnik, dobrze by było, żeby te tematy przełożyć na koniec lutego, dlatego że będą już opracowane sprawozdania za rok. Za rok ubiegły i wtedy będzie można dogłębnie się zapoznać z materiałami. Także, ale to pomówimy jeszcze o porządku następnej komisji w przerwie. Odczytam już protokół. Numer 2 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 23 grudnia 2014 roku. Obecnie pełen skład. Na to posiedzeniu uczestniczyli pani Hanna Wsocka-Rolnik Gminy, pani Elżbieta Czachowicz, inspektor do spraw geodezji w Urzędzie Gminy, Tomasz Wiesiński, sekretarz Gminy. Otwarcie posiedzenia do pana przewodniczący zaproponował następujący porządek: zapoznanie się z materiałami na sesję, zapoznanie się z korespondencją, ustalenie terminu kolejnego posiedzenia komisji. Komisja zapoznała się z materiałami przygotowanymi na drugą sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu i zwróciła się do pracowników odpowiedzialnych merytorycznie za przygotowanie projekty uchwał o ich umówieniu. Pani skarbnik omówiła projekt budżetu gminy na 2015 rok wraz z przygotowaną autopoprawką. Wyjaśniła, że w autopoprawce w planie wydatków pod pozycją 20 jest zapis w dziale 921 rozdział 92-109 paragraf 60-57. Wprowadza się zadanie w kwocie 500 tysięcy złotych pod nazwą budowa Miejskiego Domu Kultury wraz z remizą strażacką w miejscowości Mięsce w związku z przyznaną dotacją w ramach działania odnowa i rozwój wsi objętej PROW-em na lata 2007-2013, a pod pozycją 21 jest zapis w dziale 921 rozdział 92-109 paragraf 60-59. Wprowadza się zadanie w kwocie 650 tysięcy pod nazwą budowa Miejskiego Domu Kultury wraz z remizą strażacką Mięsce i są to środki własne. Łącznie na to zadanie jest zapisane kwota 1150. Rada na sesji zdecyduje, czy wprowadziło to zadanie do budżetu na 2015 rok. W trakcie przeprowadzonej dyskusji radni zgłaszali swoje uwagi, propozycje, jednak decyzje będą podejmować na sesji w dniu 30 grudnia 2014 roku. Pani Elżbieta Czachowicz przedstawiła i mówiła o projekcie uchwał w zakresie zbycia bądź nabycia przez gminę nieruchomości gruntowych. Pan sekretarz gminy mówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od kolei nieruchomości w Tłuszczu przy ulicy Warszawskiej wraz z budynkiem dworca kolejowego oraz projekt uchwały w sprawie wyborów sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych. Do komisji wpłynęła następująca korespondencja. Pismo od dyrektora Szkoły Podstawowej w Tłuszczu z prośbą o umieszczenie w projekcie planu wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok 2015 w gminie Tłuszcz inwestycji pod nazwą Roma, umieszczenie szatni szkolnej w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu. Pani dyrektor szkoły zwraca się ponownie o ponowną analizę złożonych dokumentów i sytuacji finansowej Szkoły Podstawowej w Tłuszczu im. Jana Pawła II. Pismo stanowi z załącznikiem, pismo wraz z założeniem stanowi, przepraszam, pismo wraz z założeniem stanowi załącznik numer 1 do niższego protokołu. Komisja zapoznała się. Mieszkaniec gminy zwraca się z uprzejmą prośbą o przyznanie lokalu socjalnego z zasobów komunalnych, podejmując swoją prośbę ciężką sytuacją zdrowotną, finansową oraz mieszkaniową. Pismo wraz z inną dokumentacją stanowi załącznik numer 2 do protokołu. Komisja opiniuje pozytywnie w przypadku pojawienia się wolnego lokalu. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczecinie zwraca się z prośbą o dotację finansową z budżetu gminy Tłuszcz w roku 2015. Dla OSP Chrzęsne na modernizację istniejącej strażnicy i rozbudowę poddasza w kwocie 40 tysięcy na zakup materiałów i 40 tysięcy na usługi. Pismo stanowi załącznik numer 3 do protokołu. Komisja opiniuje pozytywnie wykonanie modernizacji strażnicy, ale etapowo w miarę posiadanych środków. Pismo podpisane przez zastępcę kierownika Wydziału Urbanistyki i Gospodarki Komunalnej panią Beatę Górecką w sprawie zaopiniowania wniosku mieszkańców wsi Zalesie o umorzenie wierzytelności powstałej w wyniku utrzymania przez gminę zwierząt gospodarskich 6 sztuk bydła odebranych czasowo decyzji administracyjnej mieszkańcom wsi Zalesie. Pismo wraz z dokumentacją stanowi załącznik numer 4 do protokołu. Komisja opiniuje pozytywnie. Termin kolejnego posiedzenia komisji ustalono na dzień 13
stycznia 2015 roku, godzina 16 na protokół zakończony. Czy jakieś uwagi do protokołu? Bez uwag. Szanowna Komisja, został złożony wniosek do Pana Dobrego Łosia zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej o przedstawienie informacji o inwestycjach na drogach powiatowych i wojewódzkich przez Pana Piotra Gołosia na Komisji 13 na godzinę 16. Mamy tutaj odpowiedź na wniosek Komisji z dnia 12 stycznia. Informuję, że w budżecie gminy Tłuszcz na 2015 rok są przewidziane dwie inwestycje na drogach powiatowych w formie dotacji celowej na ich realizację. Projekt budowy chodnika w miejscowości Jaźwie oraz dotacja celowa dla powiatu wołyńskiego na odwodnienie ulicy Barłowej w miejscowości Kulko. Na dzień dzisiejszy, w roku 2015, nie przewiduje się inwestycji na drogach wojewódzkich. Jakieś pytania? Nie ma. Tutaj na wojewódzki ja zgłaszałem, żeby burmistrz zajął się projektem chodnika do ulicy co najmniej Słowiczej. To już jest kilkukrotnie zgłaszane kolejne lata i tutaj nic się nie dzieje. I to jest odcinek? Odcinek od Klonowej co najmniej do ulicy Słowiczej, bo tam ludzie normalnie chodzą po jezdni w okresie zimy. Jest tam, co ten popiec zimno, nie? I w czym rzecz? W czym jest rzecz? Odcinek? 300 metrów. Dodałem coś tam, jest 300, może 400. I byłem w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Wołominie, byłem w Warszawie. Słyszałem coś takiego, taka była odpowiedź, że jeżeli będzie projekt zrobiony, to oni położą pan. No to dlatego ja już wnoszę kolejny raz, nie wiem który, o to, ażeby ten projekt był wykonany. Ta sama sytuacja jest w ulicy Zjazdowej w kierunku centrum miasta. Też tą sytuacją dokładnie. Tak. Dokładnie. Jak śnieg jest większy, ludzie chodzą normalnie, jezdnią, przecież ja jeżdżę tam bez przerwy, bo odśnieżona jest jezdnia, a pobocze nie. I bardzo normalnie. Przecież to jest duże zagrożenie. Dlatego ja ponawiam, że tu coś powinno się zrobić. Ja myślę, że może zrobimy krótką przerwę. Ja zapytam Pana Piotra Gołosia, czy ewentualnie chciałby przyjść na komisję, byśmy no tak, niech by wyjaśnił, czy coś w tym kierunku. Bo przecież oni dobrze wiedzą. Nawet byłem u dyrektora Ostrowskiego w Warszawie na Mazowieckiej, u dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich. No i co podziękować za ten, co zrobili na Sieroszewskiego i myślałem, że to, no ale urząd złożył pismo, że to oni to zrobili, a nie robią. Przeszkodzili mi, a nic nie robią. No to jest to. Dobrze byłoby właśnie porozumieć się z Zarządem Dróg Wojewódzkich, wypracować jakieś stanowisko, tak. Czy ewentualnie Zarząd Wojewódzki jest... I robić od Wólki Kozłowskiej w kierunku... Jest zainteresowany, jak to ma wyglądać w formie tak jak... Odbywa się to z powiatem, że jest ta partycypacja udziału kosztów w wydatkach, czy MZD był, no to jest informacja. Przecież Piotr może przyjść i wyjaśnić nam, jak on to widzi, co, jak to wygląda. No, bo ja zgłaszam kolejny rok. I cisza. I na zebraniu przecież osiedlowym był temat poruszany nie jeden raz. A to jest istotne, bo to jest bezpieczeństwo mieszkańców. Ale nawet tak patrząc pod uwagę od Zjazdowej w kierunku miasta, już nie wspominając o dniach targowych, biorąc pod uwagę to, że dzieci idą do szkoły, tam też nie ma chodnika, no nawet to pobocze jest marne i tam jednak... Zapytam Pana Piotra, bo czy będzie ewentualnie mógł. 5 minut przerwy. Dobrze, rozpoczynamy komisję po przerwie. Z otrzymanych informacji Pana Piotra, Pan Piotr nie może się pojawić w dniu dzisiejszym, w związku z tym, że musiał wyjechać do lekarza. Zaprosimy Pana Piotra i Pana Burmistrza na następną komisję. Porozmawiamy o możliwości realizacji inwestycji, tak jak w tej przerwie rozmawialiśmy.
o możliwości realizacji inwestycji związanych z budową chodników bądź ścieżek. Tak. Czy drodze wojewódzkiej i tutaj takie, tak jak tutaj szanowni członkowie zwrócili uwagę, dwa takie ciągi, które należałoby się temu przyjrzeć i jakoś rozwiązać. Jest to kwestia związana z chodnikiem, czy też ciągiem pieszo-rowerowym na odcinku Wólka Kozłowska Tłuszcz i Tłuszcz Jasienica. Ze statystyk wiemy, że są to takie odcinki, gdzie dochodzi do znacznej ilości wypadków. Na pewno jakieś rozwiązanie uda się wypracować, które doprowadzi do tego, że zostanie to bezpieczeństwo na tych odcinkach poprawione. Może nie będzie to zrealizowane szybko, ale powinniśmy dążyć do tego, żeby powstał jakiś możliwy ten ciąg do poruszania się dla pieszych. Nie powinno to być kwestia budowy wiaduktu, czy będzie, czy nie będzie, jako jakby sprawy związane z budową tego ciągu, czy też chodników powinny być rozpoczęte rozmowy z MZDW, jak to ma wyglądać, czy to będzie w ramach partycypacji z udziałem środków własnych gminy, czy też nie. Powinniśmy doprowadzić do tego, żeby coś takiego się rozpoczęło i w przyszłości, żeby powstało. Bardzo dobrze. Ustalony wstępnie termin komisji na 3 luty, godzina 16. Czy jeszcze jakieś pytania, wnioski? Bez. Dobrze. W związku z tym dziękuję bardzo. Zamykam komisję. Dziękuję.